Cześć kochani, tu Pan Bartek ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka. Chciałem Wam przedstawić moją wizję wypadku w Krakowie, gdzie zginęło czterech chłopaków z Wieliczki. Dużo do mnie piszecie, różne są wersje. Teraz policja chce szukać tego pieszego. Moim zdaniem ten pieszy tutaj jest bez większego znaczenia i teraz Wam pokażę. Moim zdaniem główną przyczyną jest to, że no, ten kierowca został zaskoczony po prostu tym, że tam był remont i spanikował, nie wiedział co robić. I teraz Wam uzasadnię to. Tutaj mamy to wideo, zauważcie, że on jedzie środkowym pasem. I tutaj już w tym momencie zauważcie też na tego pieszego. On, tu jest ten pieszy. On jest za słupem. On jest w tym, do tej pory ten kierowca go nie widzi na 100%. Być może teraz go dopiero zauważył, tego pieszego, ale zauważcie, jak on jest ubrany. On jest ubrany na ciemno, na ciemno-szaro. Jeszcze jakby miał białą bluzkę, to byłby bardziej widoczny, ale on generalnie jest bardzo słabo widoczny w tym momencie, ale dopiero teraz został, mógłby zostać ewentualnie zauważony, co też weźcie pod uwagę, że tu są światła, tutaj są migające światła i tego gościa tam zauważyć, to z tej strony jadącego auta to jest bardzo trudno. I zobaczcie, on już jedzie i już ma tutaj problemy, bo jedzie środkowym pasem. A nagle ten środkowy pas, co za chwilę Wam pokażę, jest zastawiony palikami. I teraz, co on musi zrobić, żeby jechać? To się nie mogło udać w ogóle przy tej prędkości, bo on musi zjechać na ten pas, tutaj środkowy, i tu później zjechać na przeciwległy pas ruchu i wjechać na drogę, na pas, który jest tam szeroki na 3,5 metra. No i teraz, jak widzimy, on już ścina te, kierowca ścina te paliki, bo generalnie jechał, nie jechał tym pasem, co powinien, tym lewym. No, można zakładać, że ewentualnie on chciał tutaj od razu drifta zrobić takiego, że i wbić się dzisiaj w tą stronę, ale moim zdaniem to, no, już generalnie musiałby poświęcić auto na tego drifta, bo już strącił te paliki, więc to się wiązało z tym, że auto byłoby zarysowane, zniszczone, więc wątpię, żeby ryzykował taki manewr, gdzie godził się na to, żeby tutaj te paliki strącić. No i weźmy też pod uwagę, że chłopaki jechali w 4 osoby. To jest sportowe auto, które pewnie dobrze się prowadzi, kiedy jedzie się samemu, można sobie podriftować, ale przy obciążeniu dodatkowych tych 200-300 kg, no to auto już się zachowuje trochę inaczej. Przy tej prędkości ja podejrzewam, że jechał ze 120-150. Czyli przepisowo powinien jechać taki pieszy, w ogóle nie przeszkadza. Dodatkowo są tu jeszcze tory, które zmniejszają przyczepność. Więc moim zdaniem tutaj to, ten manewr nie mógł się udać. I ten pieszy był tutaj bez znaczenia i on w ogóle nie wiedział tutaj co robić. No i pojechali tam, to się tragicznie skończyło. I nawet gdyby nie było tego pieszego, to ja nie wiem jakim cudem on miałby tutaj wjechać. No nie byłoby szans, żeby on wjechał tutaj w tą drogę, w ten pas, nie przekroczył tej linii ciągłej. Więc jeżeli tutaj by jechał jakieś auto z naprzeciwka, no to też było ryzyko, że się po prostu zderzą, nie? A on tutaj jadąc z tego zakrętu nie widział, czy tutaj ktoś jedzie i nie wyhamowałby. Czyli moim zdaniem on chciał jechać tak, ale zapomniał, że jest remont i powinien jechać tutaj tak jak ta zielona linia, tak? A pojechał tak. I jeszcze raz na jednym obrazku. Dlaczego uważam, że był zaskoczony tym remontem? Bo ten remont zaczął się kilka dni wcześniej. Tutaj widzicie. Z 7 lipca to jest materiał telewizji Kraków. Dlatego zresztą rozpoczynamy to w lipcu. O, widzicie? Tutaj trzeba jechać z tej strony i wjeżdżać na przeciwny pas ruchu. Jeszcze pojedźmy sobie, jak to normalnie wygląda z aplikacją Google Earth. To jest ta aleja Trzech Wieszczy. Nie wiem, czy to jest Krasińskiego, czy Słowackiego, zawsze zapominam. I zauważcie, tu jest jakby taki lekki łuk w prawo i później jest łuk w lewo. On jedzie środkowym pasem, czyli jedzie sobie tędy, co nie? Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. I standardowo, gdyby nie było tego remontu, jakby jechał na pamięć, no to by sobie jechał tym środkowym pasem i pewnie pojechałby sobie tutaj prosto do tego mostu. Ale tutaj się nagle okazuje, że tutaj są paliki, że jest to wszystko zastawione i trzeba nagle zjechać z tego pasa tutaj, na ten pas, czyli na ten jakby drugi od lewej, a później trzeba jeszcze zjechać na ten przeciwległy pas ruchu i się tam wbić. O, na ten pas ruchu. A tu wszędzie wszystko było zastawione palikami, czyli trzeba było się wbić tutaj idealnie i nie przekroczyć tej linii, bo jest naprzeciwko jadą auta. Także podsumowując tutaj tego pierwszego, moim zdaniem on był bez większego znaczenia, bo tak czy inaczej to się nie mogło udać. To się nie mogło udać z tym obciążeniem czterech chłopaków przy tej prędkości, żeby idealnie wjechać tutaj w ten pas ruchu. Także ja bym tego pierwszego zostawił w spokoju, cieszmy się, że on żyje, że nie ma więcej ofiar, bo to już i tak jest wystarczająca tragedia. No i niestety tutaj jest wina po stronie kierującego, brawura, brak wyobraźni, no niestety, przykro to jest, że zginęli też, no, dodatkowi pasażerowie, niewinni ludzie młodzi. Kondolencje dla rodzin.